Siemana, dzisiaj testujemy koszarkę, chyba najtańszą, elektryczną, Alco 382 SE. Także zobaczymy, co mamy w pudełku, że otwieramy. Najlepszy nożyk. Cyk. A w kartonie mamy... Tyle gadżetów mamy w kartonie, także wyciągamy wszystko po kolei. Pierwsza to jest rączka, jedna z dwóch części pewnie. Także puzzle Lego do Was przychodzą, jak go kupujecie. No ale co zrobić, kosztuje to około 500 zł, my daliśmy 120 euro. To będzie osłonka na koszyk. Tutaj jest połowa samego koszyka. Instrukcja nikomu niepotrzebna. Tu mam jeszcze parę gadżetów. O, teraz się dowiemy, do czego to jest. Tu jest takie coś, to jest jeszcze do kosza. Jak widziałem, że w sklepie że to musi wchodzić tu, na spód. Na odwrót. Albo na odwrót, żeby tu się trawa zbierała. Rączka, tu jest to chyba gazu, ale to zaraz zobaczymy. Tu jest. Jeszcze jedna część do chyba rączki, czy nie, zobaczymy. Druga część do rączki i sama kosiarka. I jest jeszcze tutaj, tu jest gaz, tu jest gaz. Sama kosiarka leciutka, w jednej ręce można trzymać, waży nie wiem, 7 kg może, także jest na pewno na plus. Zobaczymy dalej. Trawy, jak widzicie, mam sporo, około 1000 metrów, także ta kosiarka jest ogólnie za mała na ten trawnik, ale co dają, to biorę. Wszystko rozkręcone, trzeba poskręcać. Dobra. Trochę zabawy jak w Lego, ale jak ktoś lubi maserkowanie, to na pewno polecam. Trzeba zacząć od tego. To będzie szło tu. Od razu instrukcja, jak ją złożyć. Parę śrubek będzie zrobione. Parę śrubek gratów. A na pewno na plus też, że mają wszystko szybko z łączki. Że nie trzeba szukać jakichś kluczy, nie kluczy Francuzów, tylko wszystko ręcznie tak o ciach, ciach i skręcone. Tu do niej idzie podkładka. Cyk. Także złożenie jej powinno być dziecinnie proste, wam powiem. Druga stoi stabilnie. Teraz idą te dwa. Czyli razem macie do skręcenia całej kosiarki 4 śrubki. Także nie jest to jakoś wymagające dla Was. Tak mi się wydaje, bynajmniej wydaje. Prawie już cała złożona. Została ostatnia śrubka. I będzie trzeba złożyć tylko kosz. I ją podłączyć do prądu i przetestujemy, jak działa. Co do danych technicznych, to ma ona 1400 W, kosz wielkości 40 litrów, plastikowy. Ten też wzięli, bo kosz widzieliśmy w sklepie, że ma bardzo fajne mocowanie. Że nie ma z nim jakoś szarpaniny, coś, tylko mają tutaj takie fajne dwa duże haczyki na ten kosz. Ale to Wam pokażę zaraz, jak będzie kosz, że go się naprawdę dziecinnie prosto ściąga i wsadza. Idziemy po wkrętarkę, bo musicie przykręcić sobie dwa wkręty od spodu. Do plastiku, takie o, i bez śrubokręta albo wkrętarki, no tego nie przykręcicie. Także jedynie co potrzeba, żeby zrobić tą kosiarkę, to wkrętarka albo śrubokręt. Skręcona rączka. To było jedyne, co trzeba było zrobić. I tu macie jeszcze taki haczyk, który możecie sobie przesuwać na przedłużacz.
Tu zaczęcie sobie przedłużać i wsadzacie do wtyczki, żeby wam się nigdzie nie prątą. Dobra, teraz zostawmy o kosz. Żarcie możemy dać na dół. To jest fajna poręczna, wyważona nawet dobrze chodziło. Patrzcie. Wyważona idealnie. Także to na plus na pewno. No jest leciutka. Jeździ sama praktycznie. Zacznę popchnąć. No i co jedzie? Zaparkowana. Tak. Kosz jest tutaj na klipsy. To jest rączka do kosza. Znaczy ją wpiąć. Tego. Cyk. Tu. I to się też chyba wpina na górę. Tak. Czyli kosz jest cały wpinany. I tu są dwa takie zaczaski, które trzeba sobie zaczasnąć. O, i do góry. Z drugiej strony to samo. Sadacie do góry. I teraz sobie trzeba jakoś zaczasnąć. O, tu wchodzą takie klipsy do środka. Cyk. I od razu będzie naprawa stołu. Nie można używać za dużo siły do tego. O, cyk. Dobra, teraz już opatentowałem. Od zewnątrz czasy klikać. A mówili, że tylko z kobietą trzeba obchodzić się delikatnie, a jednak elektryczna kosiarka, nie, to nie jest elektryczna? Elektryczna kosiarka też potrzebuje trochę delikatności. Radzę, że trzeba zaznaczyć to. Wchodzi tu, to akurat jest łatwe. O, dobra, także możemy to montować. I robimy na niej test. Nasza trawa ma gdzieś 20 cm lekko. W niektórych miejscach nawet 30. Także zobaczymy, jak będzie chodzić. I teraz jeszcze te zaciski, co mówiłem, że są fajnie zorganizowane. Zobaczcie, podnosi tacy kosz. Zawsze macie tu jakieś takie małe haczyki czy coś. A ja to zrobiłem na odwrót. Bo może najpierw musisz zamontować kosz, a potem to, żeby się wyciągało? No, to wsadziłem. No, także wsadziliśmy to na odwrót. To musi być wypukłym do góry. Zobaczcie, cyk. Wsadzacie tu, bo inaczej wam nie pasuje. I to wszystko. Up. Up. No idealne. Patrzcie, przestawiacie wysokość tu tak, że po prostu na sprężynkach sobie przestawiacie kółeczka. Także może nie jest najwygodniejsze, ale działa. Może być. Jak za tą cenę. Pierwsze podłączenie do prądu, na razie bez tego haczyka. I naprawdę. Ma zabezpieczenie dla dzieci. Trzeba nacisnąć dwa guziki. Jednym nie działa, trzeba nacisnąć tu. I drugi minus, jest bardzo głośna. No jest głośna. Jak na elektryczną kosiarkę, jest głośna. Jest głośna. Także ogólnie jak za te pieniądze, to wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. Taką wysoką trawę jak tu jest, a jest naprawdę wysoka, około tam 20 parę centymetrów. Wiadomo, będzie się teraz kosić częściej, to będzie trochę niższa, ale daje radę. Jak za te pieniądze, to była najtańsza kosiarka, jaka mogła być. Kosztowała 120 euro, czyli 500 zł. I na taką długą trawę, jaką obcina, to jest naprawdę mega. Zobaczcie, jak ładnie sobie równo obcina. No jest kozaczek. I nawet żona może jeździć. Też polecam, bo jest lekka, łatwa w obsłudze, także... Można się bawić.
Także polecam, my kosimy trawę, a wy zostawiajcie subskrypcję, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, co mamy następnego sprawdzić. Pozdro. A trochę tej trawy do koszenia jest.